Pasja, forma relaksu, odreagowania, jednym słowem sposób na życie. Jazda konna. Po raz pierwszy w Działdowie odbyły się zawody jeździeckie dla amatorów tej pięknej dyscypliny sportu. O, Gosia, chodź mi pomóż. Zawody mają miejsce w 5 konkurencjach. To są osobne konkurencje, które się różnią wieloma czynnikami. Pierwsze to jest wysokość przeszkód. 115 zostawimy tutaj. Drugie urozmaicenie, prawda? I najprostsza to jest L-ka do 60 cm, najwyższa. Później się dodaje centymetrów aż do 130 ta P, prawda? To już jest taka profesjonalna i wyżej. Mateusz ma 13 lat. Konno jeździ dopiero od roku, ale za to bardzo intensywnie. To jego pierwsze zawody i już sukcesy. W klasie LL drugie miejsce zdobyłem, a w klasie Open w pierwszej czwórce byłem. Jeżdżę 6 razy w tygodniu, po godzinie, po dwie. No warto jeździć konno, bo to jest, mówiłem, bardzo fantastyczna rzecz, żeby obcować z tym koniem. Naukę jazdy konnej można zacząć w młodym wieku, ale niekoniecznie. Pan Józef ma 49 lat. Po raz pierwszy konia dosiadł 4 lata temu. To przede wszystkim, co najważniejsze, koń musi nabrać zaufania do jeźdźca i odwrotnie. Od 2 lat natomiast już startuje w zawodach. Zobaczyłem konie na zaprzęgach 5 lat temu w Malinowie, no i kolega mnie zaprosił siąść w siodło, zobaczysz, jakie to przyjemne. I rzeczywiście zafascynowało mnie to bez końca. Proszę mi wierzyć, że nawet zmęczony wracam z trasy, jest to godzina 18-19, jadę, wsiadam na konia i relaksuję się. Wystarczy godzina jazdy, dwie i 22 jestem zdecydowanie odświeżony. Polecam jeździectwu z całego serca. Sama pani tego chciała, proszę pani. Klaudyna ma 19 lat i tyle też lat obcuje z końmi. Po raz pierwszy dosiadła zwierzęcia w stajni swoich rodziców, jak tylko nauczyła się samodzielnie siedzieć. Jej największym sukcesem do tej pory było 7 miejsce w Mistrzostwach Polski. W Działdowie była bezkonkurencyjna. I jest! Brawo, proszę państwa! I Marta! Więc to był konkurs bingo. Wygrałam, no wszystko, co było do wygrania. Klacz się nazywa Płotka. Jestem w szoku, że ona tak skacze, nie jest to mój podstawowy koń. Mój podstawowy koń zachorował, ale jak widać, Płotka sobie bardzo dobrze radzi. Jest ciężka praca, no bo dziennie na jednego konia poświęca się około 2-3 godzin. No i wtedy nie ma czasu wolnego. Cały czas konie. No ale ciężka praca się opłaca, jak to mówią, to trzeba mówić dużo do koni. Niektórzy się z tego śmieją, ale to pomaga. Takie zawody to bez wątpienia atrakcja dla mieszkańców miasteczka. Burmistrz Działdowa docenia przy organizacji imprezy wsparcie lokalnego oddziału Kasy Stefczyka. Zawsze coś, co jest robione wspólnie, daje o wiele większy efekt niż to, jeżeli jest organizowane pojedynczo. Wraz, że to jest o wiele mniejszy ciężar wtedy dla tego pojedynczego, w tym przypadku miasta. A poza tym no, jest to, prawda, współpraca. Współpraca zawsze buduje, tworzy nową wartość i w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla Skoku Stefczyka, który włączył się do tej imprezy bardzo aktywnie. Raz, że i finansowo wspomógł całą organizację, ale zafundował wspaniałe miasteczko dla dzieci, gdzie mogą, prawda, rodzice zająć się oglądaniem wspaniałych zawodów, natomiast dzieci mogą się tam bawić. I wielkie dzięki za to. W zawodach wzięło udział 15 zawodników. Miejmy nadzieję, że pasja jazdy konnej rozprzestrzeni się po powiecie i za rok jeźdźców z Działdowej okolic będzie jeszcze więcej.